Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 6 października 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nurdis Triget Life. Dzisiaj odcinek poświęcony ratownictwu medycznemu i medycynie ratunkowej. Porozmawiamy właśnie o tych dwóch wspaniałych dziedzinach medycyny z punktu widzenia tego, co dzieje się na obecnej scenie społeczno-politycznej i medycznej w naszym kraju. W Polsce. Drodzy Państwo, jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym słuchaczom, którzy udostępniają informacje o naszych wydarzeniach. Wspieracie nas Państwo w ten sposób bardzo mocno. Z tego miejsca bardzo wszystkim za to dziękuję. Dziękuję osobom, które również przyczyniają się do tego, że poprzez swoje wsparcie medialne umożliwiają nam na docieranie do coraz większej liczby odbiorców. Z tego miejsca również pozdrawiam i bardzo dziękuję Jakubowi Neli z Ratownictwo Medyczne Łączy Nas Wspólna Pasja, Tomkowi Janusowi z Prehospital Blog. Dziękuję Pawłowi Bednarenko z Ratownik na Wyspach. Dziękuję Marcinowi Gbiorczykowi i wielu innym fantastycznym osobom. Cały zespół Nurdis Triget kłania się Państwu w pas z tego powodu, że możemy liczyć właśnie na takie wielkie zaangażowanie. Dziękuję za obecność w poprzednim odcinku wszystkim widzom i słuchaczom. Przypominam, że można nas posłuchać i zobaczyć w naszych bibliotekach, zarówno na YouTube i na Facebooku. I oczywiście jesteśmy do dyspozycji wszystkich słuchaczy w formie podcastów, drodzy Państwo, tak na platformie Spotify. A dzisiaj wspomniana rozmowa o ratownictwie medycznym i przyszło mi z wielką radością zaprosić fantastycznego gościa, którego znacie z pewnością wszyscy Państwo, bo jest nim Marcin Wojcieszak. Marcin, który prowadzi od kilku lat z wielkim powodzeniem fantastyczny blog Lukas Felczer o życiu systemu związanym z ratownictwem medycznym i wszystkim tym, co związane jest z naszą pracą zawodową w polskim systemie właśnie ratownictwa medycznego. I właśnie dzisiaj z Marcinem będziemy rozmawiać o jak ten blog powstał, dlaczego powstał, jakie tam są treści, jaki jest przekaz i tak dalej, i tak dalej. Otworzymy panel dyskusyjny, oczywiście, drodzy Państwo, dla Was w trakcie dzisiejszej rozmowy i ten panel dyskusyjny będziemy kontynuować również w dniu jutrzejszym w ramach rozmów o ratownictwie medycznym, które są jakby dopięte do 9. Kongresu Ratowników Medycznych w Polsce, który odbywać się będzie w Krakowie. Ale żeby nie przeciągać, drodzy Państwo, zapraszam w tym momencie do studia mojego znakomitego gościa, którego witam i kłaniam się nisko. Witam Cię, Marcinie. Dzień dobry, witam cię Jacku, witam wszystkich obecnych na live'ie. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami. To fantastycznie, że tak poukładałeś swoje wszystkie prywatne i zawodowe sprawy, że zechciałeś się dzisiaj spotkać z widzami, słuchaczami Nurdis Triget Live. To dla mnie zaszczyt. Gościłeś tylu znamienitych gości, że nie było, nie potrafiłem ci odmówić. Nawet wziąłbym urlop, gdybym musiał. Dziękuję za Dziękuję Ci. zaproszenie. Bardzo proszę, jest mi z tego powodu ogromnie miło i już w tym momencie przekazuję wszystkie pozdrowienia do naszych widzów i słuchaczy, którzy już do nas zawitali. Pojawią się teraz te osoby na ekranie. Jest pan Sebastian Jakubczyk, który jak zwykle do nas zagląda. Pani Anna Baryła już również się pojawiła. Jest wspomniany wcześniej Paweł Bednarenko. Witamy NHS z Wielkiej Brytanii. Kolejni goście stali. Jest Marek, pan Radosław. Jest Bartek Zimoch. Fajnie, Bartku, cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami, bo będziesz miał te swoje 2-3 minuty również, żeby zaprosić wszystkich do tego jutrzejszego wydarzenia. Ogromnie się cieszę, że już do nas dzisiaj zawitałeś. Tak więc raz jeszcze kłaniam się wszystkim nisko w pas i mogę oficjalnie powiedzieć: Lukas Felczer w Nurdis Triget Live. Oddaję głos wspaniałemu gościowi i chciałbym, żeby w dwóch zdaniach powiedział, gdzie jest teraz, skąd do nas mówi, w jakiej części Polski się znajdujemy i dlaczego w Sanoku. No bo to piękne miejsce. Tyle pasowałoby coś dodać. No, miasto Beksińskich, miasto Skansenu, no z tego jest znane. Mieszkam tutaj, pracuję od kilkunastu lat. Pracuję w takiej firmie, która nazywa się Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe. Prowadzę tego bloga, z którego być może niektóre osoby, które dzisiaj przyszły, mnie znają.
No i fajnie. I powiedz mi, kulturoznawstwo to właśnie przez Beksińskich, czy to dlatego, że w wolnym czasie jako ratol, jako przewodnik górski, jako ratownik ochotniczego górskiego pogotowia ratunkowego pewnego dnia uznałeś, no to jeszcze się kulturalnie będziemy, drodzy Państwo, rozwijać i Marcin Wojcieszak stwierdził, że a pójdzie na kulturoznawstwo, a co tam? No nie do końca tak było. W pierwszej kolejności może to były jakieś takie zainteresowania bardziej antropologią, kulturą i innymi pokrewnymi tematami. Później gdzieś właśnie w czasie studiów kulturoznawczych zakiełkowało we mnie, że powinienem uderzyć jednak w stronę ratownictwa medycznego. Patrząc na gości, jakich tutaj występują u Ciebie w programie, no każdy ma naprawdę imponującą historię, każdy ma jakieś naprawdę potężne zaplecze medyczne za sobą, niesamowite kursy, doktoraty, niektórzy są profesorami. No szczerze mówiąc, ja się dostałem na studium ratownika medycznego po liceum, bo nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Zacznijmy od tego. Mało tego, uciekałem przed wojskiem. Naprawdę, co ty, chłopie, zrobiłeś dobrego? Nie wiem, dlaczego jestem u ciebie w programie w tej chwili, ale no tak się zaczynała tak moja historia. I szczerze mówiąc, mój kolega pojechał gdzieś tam do Norwegii dorobić, bo pracował już w ratownictwie medycznym parę lat, ale brakowało zastępstwa dla niego. No to ja byłem już po tym studium, no dobra, pójdę za niego. On sobie pojechał do tej Norwegii, ja tam na jakiś czas wstąpiłem do pogotowia ratunkowego. No i przez jakieś tam pół roku jeździłem w Cisnej. Cisną chyba wszyscy znają w Polsce. Piękne miejsce. Bardzo takie legendarne miejsce. No spodobało mi się, no ale dalej mnie ciągło gdzieś tam w kierunku takich klimatów humanistycznych. No i postanowiłem, ale też ciągło mnie w kierunku gór. W 2001 zacząłem moją przygodę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i później też otworzono taki kierunek studiów u nas w Sanoku, kulturoznawstwo krajów karpackich. No i wybrałem się, czemu nie, dalej góry. Medycynę troszeczkę na chwilkę zarzuciłem i no, zacząłem się naprawdę interesować tym kulturoznawstwem. Tylko no, dobrze wiecie, że po kulturoznawstwie w Polsce pracy raczej nie dostaniecie. No i tak moje tory z powrotem wróciły na medycynę. Medycynę, ratownictwo medyczne, to nie jest na pewno medycyna. Wielu lekarzy by się obraziło, gdybym w ten sposób używał takiej terminologii. Natomiast no, w trakcie mojego powrotu do ratownictwa medycznego wróciłem, no, można powiedzieć, z takimi pełnymi siłami do tego ratownictwa, z jakimś takim zapleczem gdzieś tam z tyłu głowy humanistycznym jeszcze. I zdałem sobie sprawę z tego, że ta przerwa musi w jakiś sposób odpokutować. To, że miałem przerwę od ratownictwa medycznego, nie znaczy, że mogę sobie zasiąść spokojnie na stołeczku i pracować tam nawet jako szeregowy pracownik. Wtedy jeszcze lekarze jeździli, to jeszcze w miarę bezpiecznie się pod skrzydłami lekarzy jeździło. Natomiast no, zdałem sobie sprawę, że trzeba coś więcej zacząć robić. No i udałem się na studia licencjackie z ratownictwa medycznego. Między innymi zacząłem też pisać tego bloga, którego macie okazję czytać. Zaczęło się tak mniej więcej w 2015 roku. I drążyłem różne tematy bardzo, bardzo szczegółowo. Jak możecie zauważyć, niektórzy nie przeczytali nawet ani jednego mojego tematu, mogę się założyć, bo nie byli w stanie. To są długie jakieś elaboraty, które tak naprawdę ja traktuję jako jakiś brulion. Wpisuję swoje rzeczy, które gdzieś tam znalazłem w sieci, znalazłem na PubMedzie, znalazłem na różnych ciekawych medycznych stronach i staram się jeszcze gdzieś tam szukać szczegóły, linkować i wychodzą takie potwory, no duże potwory,
które się nie da czytać, ale jest tam moim zdaniem sporo bardzo ciekawych informacji. Jak ktoś się wgłębi w te tematy, myślę, że znajdzie tam coś dla siebie. Niektóre tematy noszły mi jak po gruzie, natomiast niektóre tematy z pasją zgłębiałem. Nie wiem, taki ostatni temat, Gwiazdy Życia na przykład. Cała historia Gwiazdy Życia, którą gdzieś tam opisałem na moim blogu, no naprawdę zjadła mi chyba pół roku czasu. Szukałem w wielu miejscach i myślę, że ciągle będę ten temat w jakiś sposób kontynuował, dodając kolejne aktualizacje. Poszli żeśmy w kierunku, widzę, że włączyłeś stronę z moim humorem, który gdzieś tam na początku no, zacząłem tworzyć, ale nie dokończyłem. To jest taki mój fragment mojej strony niedokończony, który po prostu sobie wisi. Może kiedyś wrócę do tych laleczek i jakieś fajne memy będę wymyślał. Natomiast no, szczerze mówiąc, raczej strona graficzna nie jest moją mocną stroną. Stąd też no, na razie zostaje takie martwe muzeum tych memów. Rozumiem, ale wiesz co, pozwoliłem tobie, żebyś tak jakby z punktu widzenia takiego artystycznego wyrzucił z siebie właśnie ten cały przekaz, dlaczego, po co tak się stało, że jesteś w tym miejscu, a nie innym, bo poza tym, że studiowałeś na PWE, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, to potem jeszcze byłeś wykładowcą, byłeś tam instruktorem, pracowałeś również akademicko, przez wiele lat również zajmowałeś się wspomnianymi górami, to jakby stworzyło twoją taką przestrzeń narracyjną do osób i rzeczywiście twój blog tworzy taką narrację, taki content, który jest, tak jak napisaliśmy w wydarzeniu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych blogów na rynku medycznym. Mógłbyś może na zasadzie autopromocji powiedzieć, jak myślisz, dlaczego to przynosi taki dobry efekt i skutek, dlaczego jesteś taki poczytywany przez ludzi i nie musisz się tutaj bawić w skromność, możesz grubo polecieć z najwyższej półki. Dlaczego tak jest? Bo to jest fakt, sam widzisz, ile osób udostępnia twoje informacje. Cieszę się z tego bardzo. Powiem ci, że przed dzisiejszym live'em starałem się sobie wejść na WordPressa, zobaczyć, jak te statystyki wyglądają, kiedy rozpocząłem, ile mam wpisów i tak dalej. I zauważyłem, że mam 70 tysięcy komentarzy, które nie zaaprobowałem. Ale te komentarze to są oczywiście spam, bo na WordPressie oczywiście jest taki problem spamu w tych komentarzach. I do czego zmierzam? Nie wiem, skąd ta opinia twoja na ten temat. Naprawdę zaniedbałem ten blog. Przyznam się szczerze, że piszę tam głównie dla siebie. No, można powiedzieć do poduszki, jak chcę po prostu później znaleźć te treści gdzieś w nawale internetowych treści. Chcę mieć, nie wiem, jakiś link schowany w moim brulionie, w swoim notatniku, gdzieś tam na później, bo nagle się okaże, że rozwijany jest temat. Aha, ale na przykład ja gdzieś o tym pisałem albo czytałem jeszcze ileś lat temu, zanim to było modne. No i wracam do tego tematu i dalej go rozwijam. Sprawdzam, czy nie trzeba byłoby go zaktualizować. Myślę, że siła tego blogu, tego czytania i udostępniania jest w tym, że staram się posługiwać EBM, Evidence-Based Medicine. I osoby, które dochodzą w toku swojej pracy, swojego warsztatu ratowniczego do pewnego etapu, no nie są w stanie nie posługiwać się tym narzędziem, jakim jest evidence-based medicine. No nakłania nas do tego ustawa między innymi o ratownictwie medycznym. I można powiedzieć, że ten blog to było moje szukanie informacji na własną rękę, w momencie, kiedy nie miałem informacji z różnych innych źródeł, na przykład podręczników, albo nie wiem, konferencji, albo szkoleń, jeżeli tego nie miałem, miałem taki głód zgłębiania tematu, szukania wszelkich informacji na ten temat i to było takie, można powiedzieć, paranoidalne. To doszło do tego, że wpis miał po kilka, po trzy, po cztery tysiące słów. I to... To nie jest dobre dla czytelnika, bo to się źle czyta, naprawdę, ale
przeglądając to, ja mam jakąś tam historię swojego pisania tego tekstu i szczerze mówiąc, bardzo egoistycznie podchodzę do tych tekstów. Nie liczę na to, że ktoś to przeczyta. Szczerze mówiąc, nie, że to jest jakaś skromność, tylko nie liczę na to, że ktoś to przeczyta. Odniesiemy się do tego, dlaczego tak jest, bo sam odniosłeś się z kolei ty do tego, co zrobił Bartek Zimoch i tego, co podejrzałeś u nas na profilu i to spowodowało, że napisałeś konkretny artykuł, o którym za chwilkę będziemy mówić, ale ja ci brutalnie przerwałem, dokończ proszę. No urwałem wątek. Okej, to powiedz mi proszę szybko, bardzo tak mocno, mocno to się tutaj wgryzłem w tę twoją myśl, ale nie może mi umknąć to pytanie. Skąd nazwa Lukas Felcher? Co się kryje pod tą nazwą? Dlaczego akurat taką żeś przyjął nazwę dla swojego portalu? Zanim Lukasy trafiły pod strzechy polskich ZDRM-ów, no była to naprawdę spora ekstrawagancja mieć Lukasa na zespole ratownictwa medycznego. No i stąd imię Lukas. Jeżeli chodzi o Felcher, to takie stworzenie z naszego Felchera przez czy takiej angielskiej nazwy, która wprowadza to określenie, które tak naprawdę jest już wymarłe w medycynie polskiej, w ochronie służby, w ochronie zdrowia w Polsce, ale ma pejoratywny oddźwięk ten felczer. Bardzo często ostatnio się mówi o tym, że dochodzi do felczeryzacji zawodu lekarza. Jest to ujęte w takiej negatywnej formie, bo jak wszyscy wiedzą, szkoły zawodowe mają zacząć uczyć lekarzy. Tak jest przynajmniej jakiś plan. Natomiast w przypadku ratowników medycznych ja uważam, że doszło do takiej sytuacji jak felczeryzacja zawodu ratownika medycznego. I to w formie takiej pozytywnej. Dlaczego? Wcześniej, jeszcze parę lat temu, felczerzy trafiłem na jakąś stronę, na której felczerzy wypowiadali swoje jakieś opinie, między innymi wypowiadali się na temat zawodu ratownika medycznego. I tak wyszło troszeczkę nieprzyjemnie z ich strony, bo napisali, że troszeczkę ci ratownicy medyczni to nigdy nam nie dorównają, nigdy nie będą tacy jak my. Taki był między innymi oddźwięk tej informacji. No mamy 2021 rok. Jakby tak przejrzeć medyczne czynności ratunkowe i porównać z tymi czynnościami ratunkowymi, które felczer mógł wykonywać i były zapisane bodajże w 2001 roku, wtedy Unia Europejska żądała wypisywania tych wszystkich medycznych czynności ratunkowych, jakie mogą zawody medyczne wykonywać, no to znacznie kompetencje w tej chwili przekraczają kompetencje felczera z 2001 roku. Mało tego, dołożyli w tej chwili jeszcze szczepienia. No dobra, nie możemy w tej chwili wypisywać recept, no ale to też mi się wydaje kwestia czasu. Różne funkcje są połączone w tej chwili z ratownikiem medycznym. Czy my chcemy tego? Niestety nie mamy żadnego wpływu na to, z tego co widzę. Stąd też nazwa Lukas Felcher, felczeryzacja zawodu ratownika medycznego. Ratownik medyczny jest to osoba, która robi za automatycznego uciskacza klatki piersiowej i za felczera jednocześnie. Życie systemu pod tytuł wiąże się z tym, że system nie jest zbudowany z rozporządzeń i ustaw, ma swoje ciało. To nie jest tylko szkielet ustaw, tylko ma swoje ciało, które jest o wiele ciekawsze niż same ustawy, bo życie naprawdę pisze mnóstwo ciekawych scenariuszy, zwłaszcza w naszym fachu. Zgadzam się. Wiesz co, dzisiaj posłużyliśmy się tytułem twojego artykułu do tego, żeby nazwać nasze wydarzenie i myślę, że już większość naszych widzów i słuchaczy wie, że właśnie zatytułowaliśmy nasze spotkanie jak to, co popełniłeś u siebie na stronie. Jakość versus jakość to będzie.
Wszystkim polecamy oczywiście ten artykuł. Za chwilkę wkleję link bezpośrednio do twojego blogu. Powiedz mi, czy musiałeś się mocno bić z myślami, żeby tak wprost, bardzo krzykliwy sposób jeszcze z caps lockiem wpisać taki kontrowersyjny tytuł? Czy byłeś święcie przekonany, że to najlepiej oddaje stan obecnej sytuacji i postawiona w twojej w tym tekście diagnoza opiewa przede wszystkim, opływa bym bardziej powiedział, o konkretne rozwiązania, które tam podałeś? Jak się do tego odniesiesz? Temat jest naprawdę ogólny, można go odnieść do każdej dziedziny życia, nie tylko ratownictwa medycznego, szczerze mówiąc. Ten dualizm, jaki przedstawiłem w temacie, jest na pewno taki wojowniczy. I do tematu, tak jak wspomniałem w tym artykule, zainspirował mnie Bartek Zimoch. Tak, jakoś gdzieś żeśmy na Messengerze zaczęli rozmawiać na ten temat. Po twoich właściwie audycjach, w których ciągle na każdym kroku powtarza się, no powinniśmy zrobić coś z tą jakością, no coś pasowałoby zmienić. Na razie tylko wszyscy gadamy o tym, nie? I to i tak w kuluarach, bo nikt głośno tego nie powie, bo każda kość niezgody, zwłaszcza w tej chwili w czasie trwania strajku, bo strajk ciągle trwa, jest pewnym problemem. Temat ten rodzi wiele napięć w naszym środowisku. Podejrzewam, że będzie dopiero rodził. Jak te moje propozycje no, będą odczytane, może jutro, może przez kogoś dzisiaj. Mam nadzieję, że osoby, które zaczną czytać te moje propozycje, no, będą próbowały dostrzec pozytywy. Każdy temat jest kontrowersyjny i dla wielu grup, które współtworzą Państwowe Ratownictwo Medyczne, sobie zdaję z tego sprawę. Niemniej jednak jakieś rozwiązanie powinniśmy w tych kwestiach, w tych 7 punktach, które przedstawiłem, no, stanąć po jakiejś stronie. No, przede wszystkim te 2 pierwsze punkty, które są najważniejsze i tak naprawdę od nas nie zależą. To zależą tak naprawdę od rządu. To rząd wprowadza regulacje, które będą tworzyły tą jakość. Moim zdaniem pierwszym takim elementem jest wybranie modelu naszego systemu. Bo w tej chwili mamy model, który jest patchworkiem, jakąś kombinacją wielu systemów, które możemy spotkać na świecie. I ten system się sypie w tej chwili. No, taka jest moja diagnoza. Uważam, że jak minie ten nasz strajk, jak no, wstaniemy gdzieś tam z gliszczy tego całego napięcia, które towarzyszyło nam w ostatnich tygodniach, miesiącach, wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, gdzie jesteśmy. Moim zdaniem doszliśmy już do takiego etapu, że w bardzo szybkim tempie znikają zespoły S. Tak, bo jest to nawet napisane w twoim artykule dokładnie na początku zaraz, rzeczywiście pierwszy punkt, właśnie sobie tutaj do niego powędrowałem, była kwestia odnośnie zespołów rendezvous, zespołów podstawowych, zespołów specjalistycznych i tutaj jasno jest określone, że tych po prostu wygaszane są eski przysłowiowe, wstawia się te zespoły podstawowe, bo z punktu widzenia logistycznego tych kadr nawet nie ma kogo posadzić w tych zespołach specjalistycznych. Nie ma tych lekarzy w prehospitalu, a co dopiero mówiąc o lekarzach szpitalnego oddziału ratunkowego, jeżeli mówimy o specjalistach medycyny ratunkowej. Powiedz mi, ty powiedziałeś o tym w tym swoim artykule, między innymi, że dobrze by było rozważyć kwestię systemu rendezvous. Co to znaczy dla ciebie, jako ratownika medycznego z ponad 13-letnim stażem, jak sam powiedziałeś, z małymi przerwami, czym ty byś chciał, żeby taki system rendezvous był dla ciebie i dlaczego uważasz, że jest akurat potrzebny? Bo to jest jeden z punktów, który wymieniłeś. No, należy tutaj sięgnąć do komisji w Ministerstwie Zdrowia, które ostatnio się toczą, spotkania takie robocze. W jednym z spotkań roboczych zauważono, że w tej chwili w Polsce jesteśmy w stanie wystawić
35 zespołów randewu, ale z lekarzami z medycyny ratunkowej. Natomiast jeżeli mielibyśmy zastosować troszeczkę jakieś bardziej rozszerzone kryteria, nie wiem, sprowadzamy lekarzy z anestezjologii czy z jakichś innych jeszcze specjalności dodatkowych, no to jest taka propozycja, na ostatnim padła, że można by było stworzyć 160. W chwili obecnej mamy gdzieś około 350 zespołów S. Wyobraźmy sobie, dajemy 160 zespołów randewu. Plamy, które na mapie działania zespołów S są w tej chwili tak duże, że no powiedzmy, nasz zespół od ponad chyba 5 lat nie wezwał ani raz zespołu S do pomocy. No bo nie opłaca się. Zanim dojedzie, no to mija naprawdę dużo czasu. Nagle na komisji stwierdzono, że 160 zespołów randewu da radę. 350, 160. Jest różnica dosyć spora. Moim zdaniem, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić ten system randewu, co najmniej 500 sztuk ZRMS powinno być w Polsce. Co najmniej 500. 160 to jest zaniżenie w tej chwili tej kwoty karetek, która mogłaby dojechać w odpowiednim czasie, żeby zdążyć na pomoc i nie wiem, zrobić tą intubację przy oparzeniach wziewnych, powiedzmy, nie? To jest taki przykład klasyczny, gdzie czas ma naprawdę kluczową rolę. A czym jest dla ciebie zespół wsparcia z tego francuskiego pięknego języka? Przybywam z pomocą randewu. Dla ciebie personalnie, dla osoby, która z ZRM-ami jest związana od właśnie wspomnianych 13 lat, jak ty byś sobie wyobrażał współpracę z takim zespołem wsparcia i gdybyś, zakładając taką wersję, nie miał żadnych ograniczeń, gdybyś sobie miał wymarzyć taką funkcję, to co to dla ciebie jest takiego? To jest zespół, który działa zgodnie z wytycznymi resuscytacji, które są aktualne z 2021 roku. Przede wszystkim uważam, że ten zespół w dużej mierze jechałby do pomocy w zdarzeniach, wypadkach, w katastrofach, w różnych takich zdarzeniach, których wymagana jest szybka decyzja. Podjęcie udrożnienia dróg oddechowych, zaawansowane podjęcie udrożnienia dróg oddechowych, zanim pacjent będzie miał zatrzymanie krążenia. Tak naprawdę my w tej chwili w zespołach P możemy rozpocząć takie udrażnianie dróg oddechowych w momencie, jak pacjent się zatrzyma. Więc to jest to udrożnienie dróg oddechowych w takich awaryjnych sytuacjach, jest takim głównym, można powiedzieć, złotym standardem, który się oczekuje od zespołów S w tej chwili, a oczekiwałoby się również od zespołów randewu w takich sytuacjach. Natomiast jest jeszcze szereg innych czynności. No, pamiętajmy, że ciągle nie mamy takich leków, które są wymieniane w wytycznych różnych organizacji, takich jak na przykład Exacyl, takich jak ketamina, takich jak noradrenalina, których nie mamy w swoim, można powiedzieć, w swoim ampularium podstawowym, a który no musi być wprowadzony, jeżeli chcemy tworzyć system, który będzie na poziomie światowym. Zgadza się. Kiedy przygotowaliśmy scenariusz naszego spotkania, wspomniałeś, że dobrze byłoby porozmawiać o tej jakości, o zarządzaniu jakością. Zresztą na początku swojego artykułu właśnie na blogu napisałeś, że do rozmowy, do popełnienia tego artykułu jakby zainspirował cię Bartek i jego przekaz w naszym ratowniczym świecie i to, co udało się tobie podpatrzeć na naszym profilu Nurdistic Get Life. I powiedz mi, jak uważasz,
Co musi wpłynąć na bezpośrednią poprawę tej jakości? Co musi być użyte do tego, żeby zarządzanie jakością w PRM-ie było nie tylko stwierdzeniem faktu, że to należy robić, bo tu określamy naszą potencjalną diagnozę, ale chciałbym, żebyś użył konkretnych wskazań, jak to zrobić, jak z tą jakością sobie w rzeczywistości poradzić. Żeby o tym mówić, trzeba powiedzieć, jak było to robione do tej pory, moim zdaniem. Zacznijmy od tych rzeczy, które są robione w naszym systemie poprzez ustawy, poprzez rozporządzenia. No jest ta książeczka nieszczęsna zielona, czy w tej chwili biała, która ma, można powiedzieć, monitorować jakość naszego szkolenia. Tutaj na razie nic nie będę mówił. Mamy też egzamin państwowy, który od wielu lat próbowany jest, który jest wprowadzony, który być może w przyszłym roku będzie, który ma również tą jakość gdzieś tam postawić na jakimś poziomie. Nie wiemy, co to za egzamin, nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Parę dni temu Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obiecało nam, będzie ustawa o zawodzie ratownika medycznego. Tam powinna być jakaś klauzula, która również powinna mówić o jakości. Między innymi nasza izba powinna tą jakością w jakiś tam sposób zarządzać. Jest to jakiś krok, tylko pytanie, ile będziemy czekać na ten krok? To jest kolejna kwestia. Jakie ja pomysły poddałem w tym moim tekście? Przede wszystkim, jak widać, bardzo trudno naszym kolejnym rządom przychodzi jakiekolwiek nowelizowanie naszego zawodu. I to są bardzo kosmetyczne najczęściej zmiany, to są pojedyncze zapisy, które gdzieś tam może zadziałają albo nie. Widząc, jak to się dzieje, zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od rządu, żeby stworzył całościowy system ratownictwa medycznego, nawet w momencie, kiedy nas straszą gdzieś tam, trzeba upaństwowić ratownictwo medyczne. Nie wiem, jakie są plany rządu w tej chwili z tym związane. Niemniej jednak można zacząć od drobnych rzeczy. Najlepiej to zacząć od siebie. No, ale żeby zacząć od siebie, muszą być pewne rozwiązania, które również opierają się na rządzie. Zacznę od ostatniej takiej rzeczy. Wgląd w dokumentację medyczną pacjenta bez ograniczeń dla pracownika systemu państwowego ratownictwa medycznego. Niby proste, a bardzo trudno to zrobić. Mamy w Polsce już od kilku lat taki system P1. Ten system P1 polega na tym, że gromadzone są tam wszystkie czynności medyczne wobec wszystkich pacjentów w naszym systemie. Ratownik medyczny nie ma w tej chwili do tego dostępu. No, oczywiście lekarze mają dostęp, fizjoterapeuci mają dostęp. Jakie tam jeszcze grupy? Nie orientowałem się, czy pielęgniarki mają dostęp do tego systemu. Niemniej jednak, żeby móc się zalogować do tego systemu, trzeba mieć prawo wykonywania zawodu. Ratownik medyczny do tej pory tego prawa wykonywania zawodu nie ma. Więc ciągle czekamy na regulacje. Jeżeli będziemy mieli dostęp poprzez przez możliwość logowania się na tym systemie P1 do tej bazy wiedzy na temat pacjenta jeszcze przed wyjazdem do pacjenta, będziemy sobie mogli poczytać, jakie badania ostatnio robił, jakie wyniki były tych badań, jakie były rozpoznania na ostatnich kartach szpitalnych. Jeżeli będziemy mieli tą wiedzę przed, a później po całym zdarzeniu, będziemy mieli jakąś możliwość debriefingu tych informacji, które wystąpiły w tym całym systemie, w tym całym zdarzeniu
i będziemy mogli sobie powiedzieć, aha, zrobiliśmy to dobrze, czy zrobiliśmy to źle? Czy można było zrobić coś lepiej? Czy pacjent przeżył 30 dni od naszego przywiezienia? Takie podstawowe pytania. Jeżeli osoba świadoma, która występuje w tym zawodzie w roli ratownika medycznego, czy to pielęgniarki, czy to lekarza, będzie podchodziła do tego, co robi w ten sposób, będzie próbowała dociec, czy ten pacjent, który trafił do szpitalnego oddziału ratunkowego, przeżył, czy ma się dobrze. Jeżeli my będziemy mogli sobie odpowiadać na te pytania, będziemy w jakiś sposób zdobywać swoją wiedzę. To jest jeden z takich pomysłów, które przedstawiłem w moim tekście. Bardzo proste, niezobowiązujące, nie każdy musi to robić. Liczę na to, że jeżeli pojawi się taka możliwa, większość z nas będzie korzystała z takiej możliwości, bo jest naprawdę cenna. Mhm. Czy będzie ten system P1? Tak w kuluarach mówi się, że powinniśmy go mieć. Czy dostęp do tego P1 będzie? No zobaczymy. Innym takim fragmentem doskonalenia, znaczy reformy systemu doskonalenia zawodowego było no, przede wszystkim reforma tej książeczki, którą mamy, tej książeczki doskonalenia zawodowego. Ona nie powinna być w formie papierowej. Przecież ta książeczka leży w naszych półkach i nikt nie ma do niej żadnego dostępu. Wytłumacz tylko, do czego jest ta książeczka, bo są z nami słuchacze, widzowie, którzy może nie do końca rozumieją, co to znaczy książeczka i zielona, bo my to tak wiemy, o co chodzi, ale cóż to takiego jest za twór w dwóch zdaniach i dlaczego my to musimy mieć? Książeczka doskonalenia zawodowego jest to taki obowiązkowa forma zdobywania punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mamy w ciągu 5 lat zdobyć 200 punktów edukacyjnych, które no, są zbierane na różnych formach kształcenia, od konferencji, poprzez szkolenia, poprzez kurs KDRM, który jest no, taki też obowiązkowy w ciągu 5 lat. Jest on za 120 punktów i obejmuje większość takich najważniejszych szkoleń związanych z ratownikiem medycznym. Tak pokrótce to doskonalenie wygląda. Dobrze wiemy, że te punkty są różnej jakości. Jedne są lepsze i drugie gorszej. No, jednym z takich można powiedzieć klasycznych, najlepszych w tej chwili punktów pod względem wartości są certyfikowane szkolenia, które moim zdaniem powinny być, zostać jako forma doskonalenia zawodowego ratownika medycznego i powinny być w jakiś tam sposób również punktowane nie tylko przez książeczkę, ale także przez NFZ, przez pracodawcę. Rozumiem. A powiedz mi, powiedziałeś mi, że ta forma nie powinna być elektroniczna, czyli nie powinna być papierowa, powinna być elektroniczna, przepraszam bardzo, to zgodnie z tym, co jest napisane na twojej stronie internetowej, wszystko to, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze przygotowanie zawodowe, przebieg doskonalenia zawodowego, plus nasze praktyki dnia codziennego, powinny wpadać do takiej jakiejś wielkiego tworu informatycznego, z którego będziemy zasysać dla nas odpowiednie wiadomości. No ale co z nimi zrobimy w momencie, kiedy będziemy mieli do nich dostęp? Kto miałby się zajmować badaniem tych informacji? Czy to musiało być uczelnie, czy to muszą być osoby na przykład u dysponentów, czy to ministerialnie? Jak sobie z tym poradzić? Jak fizycznie to wykorzystać do poprawy jakości systemowej? Przede wszystkim to jest kwestia rozmowy na temat SWD. Należy dążyć do tego, żeby to SWD było troszeczkę bardziej rozbudowane niż w tej chwili, miało więcej funkcjonalności i można było z nich więcej informacji uzyskać. Jeżeli nie ma dostępu do tych danych, powiedzmy z punktu widzenia uczelni, która zajmuje się kształceniem ratowników medycznych, nie wiem, jak w tej chwili jest, bo na uczelni nie pracuję. Czy jest taka możliwość pobierania tych danych z tego SWD
po to, żeby te dane eksponować w jakichś pracach naukowych. Nie mam pojęcia w tej chwili, nie wypowiadam się na ten temat, ale nie widzę żadnych prac z tym związanych. Jedną z takich znamiennych prac opartych prawdopodobnie na SWD było badania tego, czy stosujemy leczenie przeciwbólowe w Polsce. Prawdopodobnie dane były wyciągnięte z SWD. Moim zdaniem sposób pobierania tych danych powinien być klarowny, powinien być jasny też standard wypełniania karty medycznych czynności ratunkowych. Samą kartę medycznych czynności ratunkowych należałoby zmienić, bo jest tam mnóstwo luk, mnóstwo braków. No jednym z takich braków, które sygnalizuję, są braki związane z tak zwanym protokołem z Ulstein. To jest taki podstawowy protokół, który służy do badania resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach wewnątrzszpitalnych czy zewnątrzszpitalnych. Jeżeli brakuje w tych kartach medycznych czynności ratunkowych no połowy danych, które w tym protokole Ulstein możemy spotkać, to te dane są nie mają żadnej wartości w tym momencie. No możemy sobie zebrać, ile razy ratownicy zmierzyli ciśnienie tętnicze, a i tak nie będzie to jakąś tam prawdą tego całego systemu, bo jedni piszą to, drudzy nie piszą, nie ma w tej chwili żadnego przymusu dokładnego wypełniania tej karty. Te dane są po prostu wyciągnięte z kontekstu, nie mają jakiegoś takiego większego znaczenia, moim zdaniem. Tutaj jednym z naszych gości jest dzisiaj, jest Marcin Medyk, którego bardzo ciepło pozdrawiamy. Marcinie, mam nadzieję, że masz się dobrze i wróciłeś z kolejnej swojej wyprawy. I Marcin napisał dosyć obszerny komentarz, między innymi hashtag byle jakości stop, to taka powtarzalna kwestia, o której między innymi Marcin często mówi, ale też Marcin podkreśla bardzo wielką konieczność utrzymywania debriefingów po akcji czy po zdarzeniach. I między innymi o tych debriefingach w SOR-ze i podczas przekazywania informacji poprzez teletransmisję i po zakończeniu tego całego procesu leczenia i diagnostyki pacjenta na tym prehospitalnym poziomie, ty również tam w swoim artykule poświęciłeś sporo uwagi. Dlaczego w twojej ocenie jest to takie ważne i czy to, co mamy teraz, jest w twojej ocenie satysfakcjonujące, czy też nie? Wszystko zależy od regionu, moim zdaniem. W jednym regionie będzie to działało naprawdę na wysokim poziomie i tej hemodynamice, czy oddziałowi udarowemu będzie zależało na dobrej komunikacji z ratownikiem, czy z pielęgniarką, czy z lekarzem, który będzie wiózł tego pacjenta w kierunku no, tego ośrodka leczniczego. A w innym no, nie będzie to na w żadnym poziomie, tym można powiedzieć, jednym nie będzie zależało w ogóle. No należy dążyć, żeby zależało wszystkim, na tym, żeby był przepływ informacji szybki, ponieważ no jak wiele sloganów ratowniczych mówi, czas ma duże znaczenie, czas to mózg, jest taki slogan w przypadku udarów, złota godzina w przypadku wypadków i różnych zdarzeń, kolizji drogowych. To są bardzo, bardzo ważne cechy. Jeżeli cechy naszego systemu, cechy, które odwołują się do jakości. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, zespołów S ubywa w naszym systemie w geometrycznej prędkości i wspomożenie w niektórych sytuacjach poprzez teletransmisję no, fachowców w danej dziedzinie jest bardzo ważnym elementem, który moim zdaniem będzie rozwojowy w przyszłości. Wspomniałem również o takiej możliwości jak teletransmisja obrazu USG do szpitalnego oddziału ratunkowego. To nie jest jakiś duży problem w tej chwili. Należy dążyć do tego, żeby ta teletransmisja
była ugruntowana na tych wszystkich zespołach ratownictwa medycznego. My nie jesteśmy w stanie zjeść całej wiedzy medycznej. Są specjaliści, którzy są w stanie nam pomóc w warunkach przedszpitalnych, w tych gardłowych sytuacjach. Tam, gdzie nie dojedzie SK, bo ma pół godziny drogi, tam, gdzie nie doleci LPR, bo się okaże, że jest pogoda nielotna, my musimy mieć wsparcie. Nie zawsze są to klasyczne sytuacje. Jest udar klasyczny, no to fajnie, pakujemy, ale są tam naprawdę nietypowe sytuacje, w których czasami warto jest poradzić się specjalisty, dobrze przedstawi oczywiście tą sprawę. To jest też po naszej stronie, żeby dobrze zebrać badanie podmiotowe i przedmiotowe, żeby te dane, które mamy o pacjencie, dobrze przedstawić lekarzowi, który będzie po drugiej stronie słuchawki. Przed chwilą wtrąciłeś tak delikatnie, chociaż strukturalnie potężna organizacja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i między innymi tam też odniosłeś się w artykule do tego, czy oni powinni opuszczać bazę w sytuacji, kiedy ta pogoda jest nielotna albo jest lotna, jak to u nich wygląda, dlaczego w twojej ocenie nie powinny te auta opuszczać miejsca właśnie bazy, kiedy statek powietrzny nie może się wzbić. I tutaj do tej lektury państwa odsyłam, bo nie chciałbym jakby powielać tych kwestii, ale wprowadziłeś przed momentem nas w bardzo ciekawy i chyba rzadko spotykany argument, który jest przytaczany przez blogerów, czyli osoby piszące na forach medycznych. Chciałbym, żebyś coś więcej powiedział o funkcji superwizora, bo to jest dla mnie mistrzostwo świata i to tylko podkreśla, jak bardzo szeroko i bardzo daleko wybiegasz w tym naszym systemie. Co autor miał na myśli, co Marcin chciał przekazać, jeśli chodzi o funkcję superwizora? O tym bardzo ciekawie pisał ostatnio Prehospital Blog na łamach swojego fanpage'u. Ja to podchwyciłem, ten pomysł, i tak zdałem sobie sprawę, że na naszym gruncie mogłoby coś, taka funkcja zaistnieć. Wszyscy chcą stopniowania ratownictwa w ratownictwie medycznym. No, byłaby to jedna z takich funkcji, która no, byłaby na pewno w jakiś tam sposób prestiżowa. W naszych podstacjach istnieje taka funkcja osoby, która no, jest takim gospodarzem podstacji. Te osoby najczęściej mają jakiś tam dodatek już związany z tym, że obsługują grafiki, obsługują czystość na podstacji, w karetce. Te osoby są najczęściej poważane, mają jakiś tam taki, no w jakiś sposób są traktowane jako osoby, które troszeczkę więcej wiedzą, bardziej znają system i mają coś do powiedzenia na temat ratownictwa. Są to najczęściej doświadczone osoby. Za granicą, dokładnie w systemach anglosaskich, pojawia się funkcja superwizora jako osoby nie tylko zajmujące się tymi rzeczami, o których przed chwilą wspomniałem, ale także osoba, która zajmuje się merytorycznym podejściem do tego, co się dzieje w danej podstacji. Czyli osoba czyta karty, szuka, można powiedzieć, szuka informacji, przy pomocy których no, mógłby nie tylko skrytykować, bo u nas zawsze podchodzi się od funkcji krytyki, ale mógłby pochwalić również zespół za to, że zrobiła to, to i to. Fajnie, żeście to zrobili, podaliście bardzo dobre leki w bardzo dobrych dawkach, pacjent trafił na SOR, żyje, ma się dobrze. Bardzo fajnie, żeście to zrobili. Druga strona medalu. Jeżeli zdarzyłyby się sytuacje, że zespół karygodnie no, nie doprowadził do pewnych sytuacji, nie doprowadził do tego, że wyjazd skończył się sukcesem, tylko wręcz przeciwnie, no, czyta kartę, wyciąga wnioski, no i bierze na rozmowę taki zespół. No chłopaki, jak sądzicie, co tu można było zrobić inaczej? To jest właśnie funkcja superwizora, człowieka, który będzie blisko osób, które pracują na podstacji, nie będzie to jakaś oddalona funkcja, która jest przewidziana na całe pogotowie, tylko blisko właśnie w tym miejscu, w którym się znajduje. I ta osoba też, zbierając te wszystkie informacje,
będzie mogła kreować potrzeby szkoleniowe. Bo to idziemy w kierunku kolejnego problemu, problemy szkoleniowe, które wcale nie są kreowane przez naszą książeczkę zieloną, tylko są, powinny być kreowane miejscem. Miejscem i problemami, jakie funkcjonują w danej stacji, czy nawet w całym pogotowiu. Więc no, to jest bardzo, bardzo wdzięczna funkcja, która wiązałaby się nie tylko z tym, że no, przyjmuje się tą honorową funkcję, ale także coś, o co walczy cała brać ratownicza, o podwyżki. Chcesz zaistnieć, chcesz być osobą, która potrafi znaleźć się w takiej funkcji, jak najbardziej możesz zostać team liderem, tak jak podpowiada Jakub Nel. Pojawiają się też komentarze od Państwa, o wszystkich widzów i słuchaczy NT Live, i przede wszystkim są Państwo dzisiaj z najważniejszego powodu, bo jest z nami właśnie Marcin Wojcieszak, dla tych wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli, i między innymi pan Łukasz Zajączkowski napisał: uważam, że należy postawić na gradację i ewentualnie rozważyć zwiększenie kompetencji dla lidera ZRM-u. I tu jeszcze komentarz dodatkowy: te rozwiązania muszą być wdrożone na poziomie legislacji, jednak aby do tego doszło, musi cała ustawa o PRM-ie być od nowa napisana i iść za światowymi trendami w medycynie przedszpitalnej. I pojawił się też jeszcze komentarz od pana Mateusza Szczepańskiego: system rendezvous na bazie RM-u z odpowiednio do wyższymi uprawnieniami, kursy, specjalizacje, etc. i odpowiednim wyższym wynagrodzeniem. No i jest to naturalne, panie Mateuszu, bo jeżeli powstają takie funkcje, na których barki nakłada się dużo większą odpowiedzialność, dużo większe wymogi się stawia, dużo większe kompetencje człowiek ma, no to naturalną rzeczą jest to, że nasza pensja wzrasta, bo w ten sposób budujemy swoje portfolio, możemy się lepiej sprzedać wszędzie tam, gdzie będą nas chcieli kupić, ale oczywiście za godne wynagrodzenia. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do panelu dyskusyjnego, i proszę teraz wklejajcie pomalutku pytanie do naszego gościa, i zanim pojawi się nasza mała niespodzianka, to ja jeszcze zadam pytanie Marcinowi, jaki będzie najnowszy wpis na blogu i dlaczego znowu o ultrasonografii w prehospitalu. No jak to będzie? No, jest to temat, który wkręciła mi ratunkowa w Roztoce, i no jakoś tak stało się to moją jakąś tam nową pasją, którą staram się rozwijać na blogu. Jak wejdziecie na wpisy, to zauważycie, że co najmniej 4 albo 5 ostatnich tematów jest o ultrasonografii. Myślę, że jest to jedno z takich narzędzi, które powinno trafić pod strzechy zespołu ratownictwa medycznego, i przy naszym niedoborze diagnostyki, naprawdę mamy niewiele tej diagnostyki, powinna być tym narzędziem, które powinno być szlifowane w szkoleniach, które byłyby organizowane w ramach naszego systemu. Czy to jest możliwe? Myślę, że byłoby możliwe. Bardzo dużo, coraz więcej funkcjonuje w naszym kraju centrum symulacji medycznych, które posiadają ultrasonografię, posiadają zaplecze szkoleniowe, fantomy do badania przy pomocy ultrasonografii. Myślę, że ten temat trzeba rozwijać i nie odstawać w stosunku do innych systemów. Tak jak wspomniałem, na łamach mojego fanpage'u facebookowego, 2/3 lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w Europie, 2/3 posiada już na pokładzie ultrasonograf. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. Pozostałe zespoły, HEMS, piszą w tej całej ankiecie, która dotyczyła całej Europy, że no, zamierzają wprowadzić ultrasonografię w swoich zespołach. No, oczywiście no, przykład zawsze idzie od góry. Jeżeli no, zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, które no, są elitą w naszym kraju, używają tego typu urządzeń i widzą sens użytkowania ich, jeżeli my mielibyśmy odpowiednie przeszkolenie, dobre przeszkolenie, które byłoby co chwilę aktualizowane,
Myślę, że doszlibyśmy do jakiegoś poziomu, przy pomocy których no, ta ultrasonografia byłaby rzeczywiście cennym narzędziem w naszych rękach. Fajnie Jakub napisał, że stetoskop XXI wieku, fajnie rolę USG podkreśla najnowsza książka z wytycznami RECU z 2021 roku, szczególnie u pacjenta urazowego. Dzięki Jakub za twój komentarz i też komentarz odnośnie tego, co żeśmy powiedzieli przed chwilką. Ja pozwoliłem sobie wykraść 30 sekund dla siebie, kiedy powiedziałem, że to jest naturalne, że taka sytuacja nas spotkaje, że jesteśmy dużo bardziej doceniani, a Jakub nie do końca się ze mną zgodził, jest to nie do końca, Jacku, naturalne w Polsce, co rusz się coś dokłada, nie zawsze wynagrodzenie. I odnośnie wynagrodzenia i finansów odniósł się jeszcze też w swoim komentarzu nasz redakcyjny kolega Ratol Marcin z Leszna, którego pozdrawiamy. Wlewanie pieniędzy bezmyślne nie spowodują, że ktoś będzie lepiej pracował za wyższą stawkę, musi być kontrola wydatków, kontrola kompetencji i kontrola jakości, ta nieustanna, o której Marcin Wojcieszak, Paweł Bednarenko, Marcin Medyk, Prehospital Blog i wszyscy o tym mówimy. Podkreślamy, że chodzi nam o utrzymanie wysokich standardów, które będziemy chcieli się im jakby no podporządkować. No mam nadzieję, że przynajmniej większość braci i sióstr w tej pięknej dziedzinie medycyny, jakim jest ratownictwo medyczne, no chce iść w tym kierunku. Jakie masz zdanie na ten temat, Marcinie? Wrócę do tematu związanego właśnie z SWD. To ono notuje, ile razy zrobimy wkuć, ile razy pojedziemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i powinno też liczyć, ile razy zaintubujemy pacjenta i tak dalej, i tak dalej. To powinno być zbierane moim zdaniem i w naszej cyfrowej książeczce, która być może kiedyś powstanie, cyfrowej książeczce doskonalenia zawodowego gdzieś powinno być odnotowywane. Tak jak wspomniałem wcześniej, jakość powinna być nagradzana. To nie powinno być tak, że dysponent będzie musiał wyciągnąć z tego, co dostał od NFZ-u w ramach swojego stałego kontraktu. Nie może być takiej sytuacji. Ta elektroniczna książeczka doskonalenia powinna być monitorowana o to, ile pracownicy w danej stacji pogotowia zrobili kursów, ile zrobili szkoleń. I powinna, NFZ powinien rekompensować koszty poniesione na to szkolenie w osobnej puli. Tak jest moje zdanie. Bez tego jakość nie będzie miała żadnego znaczenia dla dysponenta, bo dlaczego on ma inwestować w coś, co wcale nie przynosi zysków? Jakość powinna być zyskiem dodanym. Aha, mamy dobrego pracownika, który jeździ na szkolenia i tak dalej, ale tego nie ma. Jak widać, nie ma. Nie ma w tej chwili w Polsce dbania o tej jakości, bo mnóstwo naprawdę mądrych ratowników wyjechało za granicę, bo nie było w stanie znieść tego. No, można powiedzieć, wydrążyli żeśmy system z tych osób mądrych, pojechali za granicę w końcu, pracować między innymi w bazie medycznej gdzieś za granicą, albo no, rzucili po prostu ten zawód, bo nie było opłacalny. No, jeżeli nie ma tego docenienia przez płatnika, no to nie ma też docenienia przez dysponenta. No, przykład idzie od góry. Jeżeli nie ma jakiejś wpływu jakość, no to po co przepłacać? To samo dotyczy naszej tabelki. Zauważcie, że jest taka sytuacja, że jesteśmy najtańszymi robolami w tej tabelce. Nawet jeżeli będziemy mieli napis ratownik medyczny obok wskaźnik 0,95, bo taki jest planowany, to dalej jesteśmy najtańszą siłą roboczą. Co za tym idzie? Przez to niestety inne zawody no, są wypychane z naszego systemu, które no, dodają pewnego kolorytu. No, fajnie, że są lekarze, fajnie, że są pielęgniarki, ale z czasem pielęgniarki przestaną pracować na systemie. Dlaczego ma pracodawca płacić z tej samej puli pieniędzy wskaźnik 1,02 czy 0,4, już nie pamiętam ile tam było, osobie, która pracuje, która ma specjalizację, która ma magistra, a w tym momencie może zapłacić no, mniejszą kwotę ratownikowi, który ma 0,95 w przyszłości. Niestety pielęgniarki będą wypychane w taki sposób systemu.
lekarzy coraz mniej jest. No, widać to gołym okiem, cały czas zmniejsza się ilość zespołów S. Pojawiło się pytanie, ja przepraszam, że znowu tak brutalnie, ale ono mnie bardzo mocno jeszcze uświadomiło, znaczy uświadomiło mi, że należy rozmawiać i dyskutować. Pan Radosław Kołodziejczyk, panie Radosławie, dziękuję, że zechciał dzisiaj pan zerknąć do nas, zadał takie pytanie, ja kieruję je do Marcina, ale czy te osoby, o których mówiłeś, Marcinie, te osoby wyjechały za pieniędzmi czy za jakością? I tu znak zapytania. Myślę, że za obiema rzeczami. Ani jedna nie wyklucza drugiej. Tak jak wspomniałem, no w systemach anglosaskich jakość może się objawiać różnymi formami, o których piszę w moim najnowszym wpisie. U nas tego nie ma. U nas cały czas jest taka sytuacja, że ta jakość schodzi na dalszy tor. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek ktokolwiek się tym zajmie, bo nie ma dobrego gruntu do tego, żeby to budować. Za granicą, powiedzmy w takiej Anglii, moim zdaniem powinna się wypowiedzieć osoba, która gdzieś tam pracuje i jest z naszego systemu. Pamiętacie, parę lat temu była taka rekrutacja, przyjeżdżali z Anglii, zapraszali ratowników za granicę. Sporo osób w tym rzucie wyjechało, sporo bardzo cennych pracowników, i myślę, że urzekli ich nie tylko pieniędzmi, ale też jakością. Ja mogę, panie Radosławie, powiedzieć ze własnego doświadczenia, ja już to kiedyś mówiłem chyba na antenie NT Live, że często jest tak, bardzo często jest tak, kiedy zjawiają się pracownicy z sektoru ochrony zdrowia na jakieś interwiu, na jakichś rozmowach o pracę i ktoś już się dowiaduje, że jest to osoba z Polski, to bardzo często namaszczenie jakością, to jest niesamowita sprawa. Ktoś już wie, że przyjechała pielęgniarka, czy pielęgniarz, czy ratownik z Polski i oni już wiedzą, czego się mogą spodziewać. Tak więc to jest moje trochę odpowiedź na pańskie pytanie, takie z własnego doświadczenia. Więc bardzo często ten brak motywacji wynikający brak zadowolenia wynikający z naszej pracy dnia codziennego, no to trochę wynika z tego, że po prostu nie jesteśmy szanowani finansowo. Ale tak jak też Marcin napisał w swoim tekście, trudno jest otrzymywać pieniądze na przykład w miejscowości X i nagle przenieść się do dużego miasta, gdzie koszty życia są zupełnie inne. One są niewspółmierne z tym, co się zarabia miesięcznie. Więc znowu, panie Radosławie, odsyłam do lektury Marcina i zapraszam do tego, żeby tam zgłębiać te kwestie. Drodzy państwo, pozwolicie, że zaproszę gościa naszego jeszcze jednego do studia. Gość to nie bardzo częsta postać ostatnio w naszym NT Live. Gość otworzy dyskusje na tematy, które nas dzisiaj interesują, a jutro dokładnie będą interesowały nas jeszcze bardziej. Drodzy państwo, czy jest już chyba z nami i dodajemy do studia. Jest z nami Bartek Zimoch. Cześć Bartku. Witam serdecznie. Cześć, teraz ja bym bardzo chciał, żebyś tak rozmową z Marcinem, tym co Marcin powiedział tylko na wstępie, odniósł się do jutrzejszego wydarzenia, który jest przygotowany z twojej inicjatywy. Co to takiego jest i dlaczego tak ważna jest sytuacja jak dzisiaj, że osoby konkretnie wskazujące nie tylko samą diagnozę, ale rozwiązania decydują się na zabranie głosu w takich kwestiach? Znaczy, no, ja z Marcinem już kiedyś rozmawialiśmy o tych wszystkich problemach, realnie rzecz biorąc, wtedy Marcin również podkreślał to, jak zaniewał swój blog, z czego ostatnio bardzo dobrze jakby redaguje go po raz kolejny. Jeżeli chodzi o wydarzenie padło tak naprawdę inicjatywą wielu osób, które chciały, zadzwoniły, Bartek, trzeba coś zrobić, trzeba środowisko ruszyć do myślenia i trzeba ten system postarać się przynajmniej zabrać głos, że środowisko chce go zmienić. Chce go zmienić w sposób merytoryczny, nie chciejstwem, nie krzykami na ulicy, ale wypracowanymi pewnymi modelami, które środowisko ma, debata ma za zadanie wypracować materiał, który możemy przekazać ministerstwu jako stanowisko środowiska,
i pewnego rodzaju oczekiwania co do tego systemu. Już nie jesteśmy pewnego rodzaju tylko i wyłącznie przedmiotem, ale jednocześnie jesteśmy podmiotem. Marcin, powiedz mi, jak ty byś sobie wyobrażał, żeby jutrzejsza dyskusja tam w Krakowie, ta hybrydowa, jak byś chciał jako bloger, jako ratownik, żeby ona wyglądała? Jak ty byś sobie wymarzył taką narrację? Witaj, Bartku. Słuchajcie, bardzo ciekawą ankietę zrobił z tymi pytaniami właśnie Bartek, która przebiegła przez nasze środowisko w ciągu ostatnich dwóch dni. Tam jest szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć, nie? Myślę, że te pytania, które dominują, są w tej pierwszej dziesiątce, powinny być, odpowiedzi na te pytania powinny być w rozwinięciu, w jakimś akapicie. I tak jak Bartek wspomniał, te odpowiedzi wypracowane na tym całym panelu dyskusyjnym powinny być wpisane w jakiejś formie takiego tekstu do Ministerstwa Zdrowia i przedstawienie, jakie są nasze propozycje. Będzie to trudne na pewno, bo pytania są bardzo okrągłe, bardzo, bardzo ogólne i nie da się szczegółowo do nich podejść, jednakże trzeba na nie próbować odpowiedzieć. Jakie było pierwsze pytanie w tej całej ankiecie, Bartku? Może to jest... Co najśmieszniejsze, że te pytania, one strasznie szybko mi przeskakiwały, ich kolejność. Realnie rzecz biorąc, nie pamiętam, które jako pierwsze zadałem. Aczkolwiek na samą górę wspięło się pod względem pewnego rodzaju poparcia środowiska jakby uzależnienie wynagrodzenia od kompetencji ratowników, co bardzo mnie cieszy, że w końcu nie wszyscy krzyczą tylko o, że chcemy coś za, jest to jakby za coś, czyli za kompetencje. Wielokrotnie spotykałem się z pytaniami od środowiska, czy ma być to, czy te kompetencje rozumiemy za wykształcenie, jako pewnego rodzaju tylko i wyłącznie tytuł, nie wiem, magistra, doktora i tak dalej. Nie, moim zdaniem kompetencje to umiejętności nie tylko i wyłącznie może w postaci jakichś medycznych czynności ratunkowych, ale również te umiejętności miękkie. Bartku, ja mam takie pytanie do ciebie, bo dobra, to jest pierwsze pytanie, ale rzucę temat, kolejny kij w mrowisko wrzucę. Jeżeli powiedzmy kierownik ma dostać tą podwyżkę za swoje kompetencje, co z drugim członkiem zespołu, co z kierowcą? Czy jeszcze jedno pytanie dorzucę, czy taka rotacja, ty raz jesteś kierownikiem, a ja raz jestem kierowcą, byłaby opcją do rozwiązania? Czy dalej zostajemy w takim modelu? Mój driver, mój kierowca, całe życie jest moim kierowcą i ja jestem kierownikiem, to ja zbieram śmietankę na takiej zasadzie. To jest ważne pytanie, które na pewno się przetoczy przez całą tą dyskusję. Tak, Marcin, myślę, że to pytanie się przytoczy. Jakby ten element wynagrodzenia, kto ma wyższe wynagrodzenie, kto ma mniejsze. Ja akurat w Szczecinie, w którym pracuję absurdalnie, jest odwrotnie. Tak? Kierowca zarabia więcej niż kierownik zespołu. Z tego względu, że według dyrektora ma odpowiedzialność za majątek, który w postaci samochodu plus odpowiedzialność za kierownicą i ten pacjent jest mniej istotny. Ale odpowiadając na twoje pytanie, w momencie, kiedy będziemy kiedykolwiek wprowadzali jakiekolwiek szkolenie specjalizacyjne dla kierowników zespołu, trzeba będzie określić pewnego rodzaju zapotrzebowanie na to. Z Jackiem kiedyś rozmawialiśmy, czy należy wszystkich zmuszać do tego, aby posiadali pewne kompetencje, które im na przykład są niepotrzebne. Oni uważają, że na danym poziomie chcieliby zatrzymać się i kompetencje, które posiadają w chwili obecnej, wystarczają im do pełnienia tej funkcji. I teraz ten element, który jest bardzo istotny, tak? W perspektywie wykształcenie i wykonanie takich kierowników zespołu, które mieli dodatkowe kompetencje, w zależności od tego, jakbyśmy je nazwali, czy będzie to kurs specjalizacyjny, czy kurs kwalifikacyjny, to zajmie trochę czasu. Myślę, że biorąc pod uwagę, tak jak w jednym z tych pytań jest, czy jesteś w stanie podjąć trud odbycia szkolenia, które zajmuje 960 godzin, bo tak mniej więcej wygląda kurs kwalifikacyjny, jeżeli chodzi o służby MON.
Nie wiem, mam nadzieję, że ludzie są świadomi, ile to jest 960 godzin dydaktycznych. To jest średnio, to zajmuje to semestr roku akademickiego. Biorąc pod uwagę, że nie można wyrzucić wszystkich nagle na to szkolenie, to ciężko byłoby to, więc musiałoby być to w turach. Ale żeby teraz to wykonać, mówię, część tych pomysłów jest, wydaje się być bardzo realnych, bardzo proste do wdrożenia, ale wymaga to kompleksowego działania. Teraz kto miałby to robić? Na jakiej podstawie i gdzie to? Tam? Kto by za to zapłacił? To jest pytanie. To, znaczy tutaj ja, Marcinie, akurat o ten element jakby się nie martwił. W momencie, kiedy stworzy się zapis w nowelizacji ustawy, który wymaga takich kwalifikacji od członków zespołu, to pracodawca, i to jest zarówno w kodeksie pracy, jak i w pewnego rodzaju rozwiązaniach o charakterze ustawy, już nie pamiętam z którego roku, że pracodawca, który potrzebuje danej specjalności, ma po pierwsze możliwość umożliwienia tego kształcenia i współfinansowania. To ustawodawca, który podejmuje decyzję, że chce zmienić system, a jakby ta zmiana systemu koniec końców wymusi pewnego rodzaju jakby kwalifikacji dodatkowych dla kierowników zespołu. Czy będzie to system randewu, czy go nie będzie, on musi być jakoś rozwiązany. To, o czym mówiłeś, pewne kompetencje są nieodzowne, aby to prowadzić. Ja rozmawiałem kilka dni temu z bardzo doświadczonym anestezjologiem, intensywistą, lekarzem, który lata w lotniczym pogotowiu ratunkowym, i zadał mi takie pytanie: Bartek, ale czy Polskie Towarzystwo Anestezjologiczne i Intensywnej Terapii jest mentalnie na to gotowe, żeby na przykład ratownikom pozwolić na taki kurs, który pozwoli nam na przykład intubować, podawać leki zwietrzające? Na co odpowiedziałem? I to jest pytanie, które jakby jest mocno nurtujące, tak? Czy środowisko anestezjologów już jest na to gotowe? Na to odpowiedziałem Pawłowi wtedy takim jedną rzeczą: czy to Polskie Towarzystwo Anestezjologiczne jest świadome, to w chwili obecnej w imieniu prawa i w obliczu prawa podaje leki zwietrzające i wykonuje intubację dotchawiczą? No więc Paweł mówi, no, o co ci tobie chodzi? Są to medycy ratunkowi i anestezjolodzy intensywni. Nie, ponieważ ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym stworzyła taką hybrydę, takiego patchwora, jak to nazywasz, lekarza systemu. I do niedawna mogli być to od dermatologów, bo w tej chwili obecnej jest ta ograniczona ilość jakby specjalizacji, ale te osoby, które nie mają w swojej specjalizacji w żadnym stopniu tego zakresu kompetencji, je wykonują. Słuchajcie, panowie, wiem, że dzisiaj Marcin pędzi na nocny dyżur i głowie mu zetną w stacji, jak przyjedzie tam za późno. Więc radę. Okej, no to spoko. To słuchajcie, bo pojawiło się pytanie jedno tutaj od Pawła. Widzicie, przewijają się non-stop komentarze. Mega fajnie. Niech to będzie właśnie taki początek do tego, co się jutro będzie działo w centrum, z epicentrum krakowskim. Paweł Bednarenko napisał: czy uważacie, że wszystkie te szkolenia doskonalające ratowników medycznych powinny zostać złożone na barki dysponentów? Wówczas udałoby się szkolić ratowników na jednakowym poziomie, a zarazem mieć pewność, że wszyscy odbędą jednakowe szkolenia. Pawle, dzięki i pozdrawiam ciebie i NHS. I może niech się Marcin odniesie do tego. Wspomniałem w moim wpisie o CSM-ach, Centrum Symulacji Medycznej. Kilkanaście jest w tej chwili w Polsce i będzie ich prawdopodobnie więcej. To jest chyba jedyne w tej chwili miejsce, gdzie można byłoby takie kursy kwalifikacyjne moim zdaniem odbywać. Czy każda uczelnia z kierunkiem ratownictwa medycznego mogłaby sobie na to pozwolić? No nie sądzę. Właśnie o to chodzi, żeby utrzymać tą jakość, musi to bazować na centrach symulacji medycznej i musi być, to jest bardzo ważny element, cały czas mówię o tych takich kuluarach tego, musi być umowa albo ustawa narzucająca pewną współpracę Ministerstwa Zdrowia z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jeżeli nie będzie współpracy szkolnictwa wyższego z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie, nie będzie niczego. Bartek, proszę cię o komentarz do tego pytania albo i również komentarza.
Znaczy, tutaj zgadzam się z Marcinem w 100%. Tu jest jeszcze jeden element. Ja przedwczoraj witałem ministra Czarnka i ministra Niedzielskiego przed murami mojej uczelni. To prawda, nie było to aż tak miłe. Przepraszam, czy wybuczałeś, czy biłeś brawo? Ja tylko biłem brawo, bo to takie symptomatyczne jest. Także i jak widać, tych dwóch ministrów może ze sobą rozmawiać. Jeżeli oni zaczęli rozmawiać na etapie właśnie tworzenia pewnego rodzaju rozwiązań dla centrów regionalnych kształcenia dla ratownictwa medycznego, bo pamiętajmy, że to nie tylko ratownicy medyczni. Mamy pielęgniarki systemu, które również one by pewne kompetencje muszą zyskać, żeby dlaczego mamy wykluczać je jakby z systemu, jeżeli chodzi o liderowanie w zespole, tak? Znam bardzo dużo koleżanek, które są pielęgniarki. Tabelka niestety wyklucza ich, to bardzo. W momencie, kiedy jeżeli my mamy niższe wynagrodzenie, to dysponent patrzy, aha, no to zatrudnię ratowników, bo oni są tańsi. Ja odnoszę się do tego elementu. Ja jestem jakby radykalnym idealistą. I tak pewne rzeczy dla mnie są możliwe przy pewnej odrobinie dobrej woli. I tak jak powiedział Marcin, czy jakby ośrodki uniwersyteckie powinny to prowadzić. Tylko ja jednej rzeczy się boję, że Ministerstwo zarówno Edukacji, jak i Ministerstwo Zdrowia w pewnym stopniu, szczególnie moja uczelnia oraz uczelnia ratownictwa medycznego, widać, że idzie w zarabianie pieniędzy. I w momencie, gdy nie idzie jakoś, trzeba być podmiot, który by nadzorował niezależnie. Taki wewnętrzny podmiot w obrębie, nie wiem, kształcenia kadr medycznych, który by nadzorował jakość tych uczelni, ponieważ uczelnie jakby tylko nie daj Bóg zwęszyły jakąś interes w tym, że na tym będziemy mogli zarabiać, to by tych, jakby to kształcenie przybrało znów pewnego rodzaju tragikomiczny wygląd. Panowie, pomalutku będziemy kończyć, zanim jeszcze raz oficjalnie, panie prezesie, bo zwracam się do Bartka Zimocha z zachodniopomorskich struktur organizacyjnych ratownictwa medycznego, to ja bym chciał przedstawić naszą rycinę. Jak wiecie, nasze prace w Nordic Triggered Life są ilustrowane przez Majka Rysownika. Majk z Górskiej Chaty również narysował dzisiaj ilustrację do naszego wydarzenia. I niech to będzie podsumowaniem, a ja was proszę o komentarz do tego, co za moment zobaczycie na ekranach. To jest ilustracja, która została popełniona przez Majka. I może teraz Marcin, czy się podoba, to już jest kwestia indywidualna, ale czy taka jakość będzie ciebie satysfakcjonowała za dzień, za dwa, za miesiąc albo za dekadę? Boję się takiego ratownictwa, który będzie oparty na stwierdzeniu, jakoś to będzie. Tak jak stwierdziłem w moim wpisie, jakoś to będzie w tej chwili króluje. Ta druga część tego zdania jest w tej chwili w modzie. Czy zmieni coś system, który będzie gdzieś od góry zmieniany? Nie wiem. W dużej mierze powinniśmy zacząć od siebie. Jeżeli nie zaczniemy od siebie, nie będziemy próbować na własną rękę wprowadzać jakość, to będzie to na tym obrazku. Jednym z komentarzy naszych widzów, czy pana, przepraszam, już nieważne, była właśnie komentarz odnośnie tego, że powinniśmy zacząć od siebie. Bartek Zimoch, co widzisz na zdjęciu? Jak widzisz ta postawa poza ergonomią ratownika plus jego przygotowanie praktyczne, laryngoskop versus rurka intubacyjna? Cieszy cię taka postawa, czy zastanawia? Znaczy, ja jej się boję. Niestety taka postawa, to co Marcin podkreślił, jest w chwili obecnej. Ja mam żal jakby do siebie, jak i do pewnego rodzaju, jakby do siebie jako do środowiska, że my w pewnym stopniu, to my przyzwalamy na tą byle jakość, bo wielu z nas jakby samych siebie kontroluje, ale widzi, obserwuje pewne poczynania, które są złe. I dajemy na to przyzwolenie. I to jest ciche przyzwolenie, to tak jakbyśmy się na to zgadzali. I w momencie, kiedy środowisko samo nie zacznie rugować pewnych postaw,
to nic to nie, jak powiedział Marcin, żaden krusel nic tego nie zmieni, tak? Bo jesteśmy mistrzami w szukaniu uchylonych drzwi. Panowie, jedno zdanie odnośnie jutrzejszej dyskusji. Bartek, zapraszaj do dyskusji, jak do niej można dołączyć, jak to zrobić technicznie? Jeżeli chodzi, tak, dyskusja zaczyna się jutro po jakby inauguracji całego kongresu. To gościnność 9. Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie pozwoliła na to, że możemy taką debatę odbyć. Odbędzie ona się od godziny 20. Zaplanowana jest na około 2 godziny. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w sposób stacjonarny, niestety musieli się zarejestrować celem weryfikacji covidowej. I to jest na to, ja nie miałem wpływu i nie mogę mieć za to żalu też do organizatorów jakby samego kongresu, że pewne obwarowania są. Jeżeli chodzi o uczestnictwo internetowe, online, jakby wszyscy będą mogli go obserwować, zarówno ci zarejestrowani i wiem, że najprawdopodobniej będzie też jakby transmisja online, jeżeli chodzi o Facebooka. Czyli wszelkie komentarze, pytania będą jakby możliwe. Jedną z osób, bo całe zdarzenie będzie jakby moderowało 8 osób aż. Wbrew pozorom, no to świetnie, fantastycznie. To... Właśnie z pewnych tych względów, właśnie aby móc ogarnąć całe towarzystwo i nikogo, żeby nie było to gołosłowne, że jest to dyskusja środowiska, to nie ma być dyskusja 8 gości na scenie, którzy ze sobą dyskutują, tylko chcemy rozmawiać jakby z całym środowiskiem. Serdecznie wszystkich zapraszam. Na przykład można to zrobić w ten sposób. Robimy w ten sposób, że wezmę udział, podkreślam swój akces i w ten sposób jakby podbijam jeszcze zasięg tej informacji, która powinna dotrzeć do jak największej ilości osób, bo chyba to jest ważne. Czym więcej osób będzie miało coś do powiedzenia sensownego, tym może szybciej te zmiany przyjdą. Marcin, bądź tak uprzejmy w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego właśnie powinniśmy wziąć udział w tej dyskusji i dlaczego powinniśmy zaglądać w takie miejsce jak blog Twój, blok Tomka, blok Kuby, Pawła i tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko tak naprawdę nam jest? Wydaje przede wszystkim, że te wszystkie społeczności skupione wokół tych naszych no, takich miejsc w internecie, no próbują robić coś, żeby dążyć do tej jakości i jeżeli nie będziemy orientować się, co się dzieje w naszym środowisku, co się dzieje w nowościach, to będzie troszeczkę szaro, buro i tak jak na tym obrazku. Trzeba też zajrzeć troszeczkę do internetu i poczytać też parę nowości, bo to jest taka nasza współczesna biblioteka, do której możemy przyjść i odświeżyć sobie pewne rzeczy związane przede wszystkim z naszym zawodem, bo te blogi, które wymieniłeś, właśnie zajmują się tą medyczną kwestią, a między innymi forsują takie wydarzenie, jakie no, odbędzie się jutro, czyli cała ta dyskusja. Mam nadzieję, że ta dyskusja przyczyni się i będzie brana poważnie pod uwagę przez stronę rządzącą, ponieważ chciałbym, żeby w końcu zaczęto słuchać środowisko ratowników medycznych, które no niestety w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie było pomijane w wielu kwestiach. Bartek, ja tobie bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś parę minut, żeby nas odwiedzić. Powodzenia jutro, trzymamy kciuki, tak więc trzymaj się bardzo. Ciebie żegnamy. I tu gdzieś były pozdrowienia dla ciebie od Bartka Wróbla, ale trzymaj się ciepło. I teraz nie zostało mi nic więcej, jak tylko... Jeśli chodzi o podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, o twój blog, o twój profil, o to, co robisz, zepnij to wszystko jedną taką zgrabną klamrą i będziemy cię już mogli wypuścić na nocny dyżur, gdzie będziesz mógł szaleć do woli do samego rana. Mam nadzieję, że nie. Zapraszam do czytania wpisów na moim blogu. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że to, co tam napisałem, ma coś wspólnego z jakością.
No i co mogę powiedzieć? Najbliższy wpis, jaki planuję, to oczywiście będzie znowu o USG. Będę się zajmował takim fajnym zagadnieniem jak IVC, czyli żyła główna dolna, bardzo ważny element badania ultrasonograficznego POCUS. Idzie zima, więc też pewno wrócę do tematów zimowych. Może będzie trzecia część ratownictwa narciarskiego, bo to jest też temat, który lubię rozwijać, który przynosi mi wiele satysfakcji. Zapraszam do zgłębiania szczegółów moich wpisów. Mam nadzieję, że wybaczycie mi błędy stylistyczne. Mówię, traktuję ten blog jako brulion, przy pomocy którego robię sobie notatki, a przy okazji, jak może komuś posłużyć, to mam nadzieję, że wyjdzie komuś to na zdrowie. Dziękuję. Fantastycznie. Dziękuję, Marcin, tobie. To było naprawdę niesamowite móc z tobą pogadać, najpierw czytać twoje wpisy, podłapywać tam coś dla siebie, zderzać to z rzeczywistością, którą, wydaje mi się, miałem możliwość poznać w Polsce. Teraz zderzamy ją tutaj w nieco innej przestrzeni, dyskutować później na ten temat z kolegami, którzy pracują poza Polską i przede wszystkim z wieloma wspaniałymi osobami, które są w systemie Polski, które w tym momencie bardzo ciepło i gorąco pozdrawiamy. Większość tych osób to były dzisiaj osoby, które komentowały nasze spotkanie, które zadawały konkretne pytania. Może tych pytań nie było bardzo dużo, ale konkretnych komentarzy, do których, gdybyś był dzisiaj tak uprzejmy, będąc na dyżurze, zakładamy, że będzie spokojny, odnieś się proszę do nich, napisz 2-3 zdania, a już na pewno będzie miło, jeżeli pisemnie te osoby pozdrowisz. Ja w tym momencie tobie przepięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i nie pozostało mi nic więcej, jak tylko życzyć tobie, by twój blog rósł w siłę, byś uczył nas w ten sposób, jak można szerzej i dalej patrzeć na ratownictwo medyczne oczyma kulturoznawcy, przewodnika górskiego, ratownika górskiego, ratownika wodnego i przede wszystkim fajnego kolegę po fachu, któremu bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, Jacku. Słuchaj, no w naszej branży jest troszeczkę prawdziwków w tej blogosferze i między innymi ty do tych osób należysz. Tak, tak. No jesteś osobą, która no w tej chwili skupiła naprawdę wiele, wiele ciekawych osobistości na swoim live'ie. Mam nadzieję, że będzie tak, że będziesz działał jak Oprah Winfrey, wszyscy będą chcieli u ciebie być. Kiedyś między innymi minister zdrowia w Polsce. Wiesz co, zapytałem kiedyś Tomka Janusa, czy dobrym byłoby rozwiązaniem, gdybym zaprosił pana ministra zdrowia, pana Kraskę tutaj, to on powiedział, że chyba to nie jest do końca dobry pomysł. Zawsze trzeba mieć nadzieję. I tej nadziei życzę tobie, wszystkim naszym wspaniałym widzom, słuchaczom. Drodzy państwo, moim i państwa gościem był Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, to była wielka radość, a państwo oglądali kolejny odcinek Nordic Triggers Live w rozmowach o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Do zobaczenia już niebawem, pewnie kolejna informacja o wydarzeniu. Zachęcam do lajkowania, oczywiście udostępniania i jeżeli uznaliście państwo dzisiaj, że content, który żeśmy państwu przekazali, zasługuje na państwa uwagę, zapraszamy do polubienia profilu NT i oczywiście Lukas Felczer. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy, machamy do państwa i wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękuję za uwagę, dobranoc.